Siemano, witam was w drugim odcinku z gry The Long Dark. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Słuchajcie, od poprzedniego odcinka złapałem jeszcze kilka królików. Zresztą możecie zobaczyć ich tu martwe ciała, bo nie chciało mi się z nich zbierać flaków i tak dalej. Zmieniłem sobie bindę, żeby sobie fajnie klikać różne rzeczy i żeby ta skuteczność zabijania królików była... Ale to było cringe'owe. Żeby ta częstotliwość zabijania królików była częstsza po prostu, większa. No i co, zabrałem trochę wody, no i nie wiem czemu mi się plecak, ciągle mi te kilogramy z plecaka uciekają, ja nie wiem o co tu chodzi. Co przejdę kawałek, to mi te kilogramy uciekają z plecaka, ja nie wiem czy mi się psuje plecak jakby, czy mi się psują jakby ubrania przez to, że ja noszę za dużo kilogramów, nie wiem. Ale ciągle mi się to psuje. Nie wiem, kurczę, niestety dlaczego. Możemy jeszcze iść spróbować upolować królika. Trochę jak widać mi się zregenerowało życie i odkryłem bardzo istotną sprawę. Jedną, to znaczy te pałki można jeść. Może dużo nie dałem, bo 150 kalorii, ale 150 kalorii to zawsze jakieś kalorie. Także możemy przy okazji zbierać, jak tutaj będziemy. Zobaczcie, cały czas mi spada te ilość rzeczy, które mogę nosić w plecaku. Denerwuje mnie to. O, królos. No i dupa. Dobra. Trafimy albo nie, prosta piła. No trudno, nie, to nie. On biegnie w moją stronę w ogóle, bo bieg. Nie, pobiegł gdzieś. Nie, biegnie tu, dobra. Możemy trafić jeszcze raz, spróbować. Pyk. I sobie ja z królem teraz chowam kamień, dzięki temu mogę do niego podbiec i zabić królika. Nie jest to jakieś mega ciężkie teraz, kiedy ustawiłem sobie te wszystkie bindy, no i... No i co? Mamy uzupełniony żołądek, mamy uzupełnione wody, mamy sporo wody. Mamy fajną temperaturę, no i niestety jesteśmy trochę zmęczeni, ale liczę na to, że tak, że do momentu, kiedy faktycznie będę tak mega mocno zmęczony, znajdę jakieś, do tego momentu znajdę już jakieś schronienie. Nie wiem, czemu mi ten plecak jestem tak przeciążony, no nie wiem. I czemu on mi to ciągle schodzi w dół i nie wiem, jak to naprawić, żeby to tak nie było. Obawiam się, że no może mieć to kluczowe, że może być tu kluczowa sprawa. Kurde, no nie będę wywalał książek, nie, bo to jest przecież... Nie, to bym musiał jakieś drewno wywalić, też nie będę wywalał, nie wiem. Po prostu idźmy przed siebie. Może patyki bym wywalił w sumie, bo ich jest ich sporo. 6,5 kilo by mi to zwrócić. Nie wiem, weź kur... Nie wiem, dobra, nie. Idę po prostu przed siebie i elo. Chociaż to mi mega szybko ucieka, nie, zobacz. No ale co, no trudno. Będziemy mieli spore ryzyko po prostu. Oj, tu jest wilk, spore ryzyko tego. Niestety skręcenia czegoś. Dobra, ale możemy tutaj chyba wyciągnąć jakąś broń, prawda? Czy nie? Poczekaj, bym musiał chyba odpalić ekwipunek i założyć tą broń. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że w tym czasie on mnie nie zaatakuje. Patrz, czynności. Naostrz, nie, ja bym chciał dodać do paska szybkiego tego użycia. Ale chyba nie mogę. No to dupa. A może mu przypierdolę. Ciemo! Dobra, posłuchaj. O, nie muszę odpalać. Zajebałem mu kamieniem i zajebiście uciekł. Dobra, jest. Pozbieramy sobie mięso. O, no pewnie, że tak. Tylko to będzie sporo ważyć, ale i tak się chyba mega opłaca. Tak, ja bym to zebrał normalnie. O kurde, zamarzniemy. Dobra. Czemu jestem takim debilem jak zwykle? No, ja jak coś na coś padnę, to jest nieźle. Tusza jelenia. Co daje tusza jelenia? Poćwiartuj. No to jest jak zwykle. Ja jak coś zrobię, to muszę zawsze wszystko zepsuć. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. No dobra. To co? Po prostu rozpalmy ogień. Mamy mega dużo tego, mega dużo drewna, także to jest luz. Ej sobie... Oj, nie udało się. Także spoko. Odpalmy ognisko kolejne. Zresztą ja tu co 10 metrów ognisko odpalam. No i co? Dodajmy po prostu dużo ilości drewna i skupmy się na tym, żeby tutaj... Mm,
oskrobać tego jelenia. Zresztą ten jeleń jest całkiem spory. A, bo on się też odmrozi w sumie. No tak, bo przecież jak tu będzie, to się odmrozi. Ma to sens. Spleśniała jelenina surowa. Ale spleśniała... Może je bezpieczne spożyć po ugotowaniu. No to pewnie, że zabierz. To tutaj przygotuj posiłek. Ło kurde, dobra. Pyk, jeszcze tutaj. Przygotuj posiłek. Pyk. Dobra, zajmij się. No najpaliwo, tylko nie wiem, czemu mi to spada tak kilogramy. Ale, bo ja ogólnie sprawdziłem wcześniej, spróbowałem powyrzucać rzeczy z mojego plecaka, żeby było poniżej kilogramów maksymalnych. I tak mi spadały te kilogramy z plecaka. Także wydaje mi się, że to się po prostu coś zużywa. Ja będę musiał w pewnym momencie to po prostu naprawić. Tylko nie wiem, kurde, co do końca. Tak, wiem, że coś się zużywa, ale nie wiem co. Ryzyko skręcenia. Podczas marszu na terenie nachylonym ryzyko skręcenia. A, w ogóle to moglibyśmy sobie tutaj kimnąć, bo powoli już jestem mega wycieńczony. W sumie też racja. Dobra, to ja bym... A nie, chciałbym wziąć pochodni. Dodaj paliwo, pochodnia, dodaj paliwo. Patyk, dodaj paliwo, dodaj paliwo, dodaj paliwo, dodaj paliwo. Dobra, na 2 godzinki. Ja bym sobie tutaj... spacja i wytworzył takie schronienie małe. Survival, o, coś takiego. I tutaj bym się kimnął, nie? Bo my musimy się kimnąć, bo zaraz zemdlejemy, nie? Także no, 45 minut to będziemy budować, no ale musimy. Słyszę wilki, nie podoba mi się to. Zresztą one pewnie czują krew, więc nie dziwię się, że tutaj wilki... O, nie spaliłem? A nie, zajebiście, zabierz. Zabierz, dobra. Mogę, co jeszcze mogę tutaj przygotować? Przygotuj posiłek? Nic nie mogę. Wodę mogę zrobić w sumie. A jakbym kliknął na przykład spacja, wziął survival, wziął puszkę wody i postawił ją tutaj, to ona by się... Nic by się tutaj nie stało, dobra, to zabierz. No to co, wodę chociaż przygotujmy w sumie. Przygotuj posiłek i wypijmy też trochę wody. Mamy wody sporo, więc git. Gituwa, gituwa fest. Wody mamy spoko, wykorzystano 200 ml. Dobra, no to myślę, że chyba oprawimy go trochę, nie? Tak mi się wydaje. Szacowany koszt poćwiartowania, godzina 300 kalorii. A on się nie odmrozi zaraz? On się odmrozi zaraz. To w sumie moglibyśmy się kimnąć na godzinę. Dodaj paliwo i by było tak, no, kimnijmy się na godzinę. I wtedy będziemy go chyba szybciej ćwiartować. Użyj. Użyj schronienia. Aha. Czyli schronienie to jest nie do końca to, co miałem na myśli chyba. Cia, niestety chyba tak. Myślałem, że tutaj się będziemy mogli kimnąć. Ło kurwa. No to rozmontuj. A, to jest takie schronienie, jakby napierdalał wiatr i deszcz i tak dalej. No dobra, no to może zostawimy na chwilę jeszcze. Możemy sobie usiąść? Survival, mogę usiąść, mam tu opcję, zaczekaj. 1 godzinę mogę zaczekać. No dobra, zaczekajmy godzinę. Szkoda, że nie mogę tu spać niestety. Zaczekaj, no, godzinkę. Dobra, jestem mega już zmęczony, nie? Widzę. Tylko nie wiem, co mogę z tym faktem zrobić. Chyba nie pozostanie mi nic innego, jak po prostu zemdleć. Nie wiem, co mam zrobić, nie? Jak tu spać w ogóle? Może przeczytam w sumie na necie. A, jak jesteśmy, słuchajcie, w tym schronieniu, to ja mam tutaj taką opcję odpocznij. A, i tu się faktycznie mogę z tego kimnąć na godzinkę, także spoko. To co się kimnijmy, nie? Odpoczniemy trochę. Mam nadzieję, że godzina faktycznie będzie godziną. Tak, chyba się kimnęliśmy godzinę. Dobra, wydupcajmy stąd. Jak stąd wyjść? Wyjdź. Czyli spoko, dobrze, że to zbudowaliśmy. Tutaj miałem wodę przygotowywać, ale już niestety wyparowała i...
Weźmy, pokrójmy tego gościa. Myślałem, że jeżeli się odmrozi, to szybciej będę mógł to zrobić, ale niestety chyba nie do końca. No nic, poćwiartuj. Mega dużo to zajmie, zamarznę trochę, ale to odpalimy sobie od nowa, więc luz. Okej, okay, mam tu jakieś kurwa nogi. Świeża skóra jelenia. No dobra, zabierz. A te nogi nie mogę... A, tych nóg nie mogę, czyli to tylko skórę ogarnąłem, tak? No dobra, ja bym się najchętniej przespał w tym schronieniu, więc rozpal ogień jeszcze raz, po raz kolejny. I chyba się kimniemy na 2 godzinki. Żeby nie zemdleć. Chyba, że w tym schronieniu jest może tak, że jak ja pójdę spać, to jakby tam będzie odpowiednie ciepło. Ale w sumie nie jestem pewien, więc wolałbym nie ryzykować. Użyj. Jaka to jest temperatura? Mogę takie zobaczyć? Mam. Premia do ciepło. Plus 6. Tak, czyli jak ja się tu kimnę, to ogólnie chyba nieważne ile bym się nie kimał i żeby ognisko zgasło, to wszystko i tak będzie ze mną git. Dobra, użyjmy survivalu. Drzewka survivalu. No i się kimnijmy. Może 4 godzinki spróbujmy. Powinno być nam ciepło, bo jesteśmy takim prowizorycznym tym. Namiocie. Czy faktycznie tak było? A, faktycznie tak jest, tak. Wyleczono ryzyko skręcenia, nie wiem dlaczego. Ja bym się jeszcze kimnął, tylko mi się powoli kończy niestety żarczy. No ale kimnąć się musimy chyba. Nie za bardzo to odpoczniemy w sumie. No, jeszcze bym się kimnął tak ze... Kurde, dużo bym się kimnął, za 6 godzin musimy się kimnąć. Odpocznijmy tak solidnie. Żeby nasza postać się nie zatrzymywała co chwilę. Nie mam wody, no ale to wody to możemy się napić. Żaden problem. Siebie 3 litry możemy wypić. Trochę jej na szczęście nagotowałem, więc... A i teraz jest plecach 3... A, ja byłem chyba... Nie miałem życia, dlatego chyba. Chyba tak, no bo teraz mam plecach 30 kg. Dobra, jestem jeszcze głodny. Także żywność, zjedzmy coś. O kurde, 800 kalorii, ta świeża jelenina. Dobra, co ogarnąłem, że wilka trzeba rzucić kamlotem. A gra mi podpowiadała, żeby raczej nie rzucać. No nie dziwię się. Raczej powiem wam szczerze, że nie rzucasz wilka kamieniem. Raczej to nie było najmądrzejsze, ale ten wilk okazał się tak zwaną betą. Nie był to alfa samiec. Więc gituła. Dobra, możemy wyjść, jesteśmy w pełni wyspani, w pełni wszystko mamy. Ogólnie to bym to rozmontował. Nie wiem, czy nie jest nam za zimno, jest nam za zimno, więc ogólnie to bym rozpalił. Rozpalił po raz kolejny ognisko. Może przygotował jeszcze trochę wody. Może coś usmażył, jeżeli mamy do usmażenia, w sumie nie wiem, do końca pewny nie jestem. A nie wiem, czy tych wnętrzności nie możemy jeść. O, nie udało się. O kurde, ja mam 2 drewniane. A nie, dobra, mam. Na szczęście mam 2 te. Aby nie mam podpałki. Chyba tą podpałkę jestem w stanie wykonać tutaj gdzieś, prawda? Gotowa podpałka, tak jest. No to możemy stworzyć trochę. Będzie większa chyba szansa na to, że się rozpali, nie? A, chyba niekoniecznie. To nie wiem w sumie, co to daje. No dobra, podstawowa szansa na rozpalenie ognia, szansa powodzenia. Nie rozumiem, o co tu chodzi za bardzo. Na które mam patrzeć? Na podstawową szansę na rozpalenie, czy szansę na powodzenie? A, silny wiatr uniemożliwia rozpalenie. O kurde, czyli jest ciężko mega rozpalić, bo mega wieje. Ale jakaś tam szansa istnieje, 55%, więc to w miarę sporo procent. Za drugim razem powinno wyjść. Mamy to. Teraz woda, przygotuj posiłek, dobra. I tutaj jeszcze... Też możemy wodę? Nie możemy. Weźmy te świeże jelito. Świeże zebrane jelito można wykorzystać do wytwarzania i naprawienia przedmiotu po wysuszeniu wewnątrz przez 5 dni. Mogę tutaj? Nie mogę. No dobra, weźmy te świeże jelito. Na razie mam miejsce w plecaku, więc git. No i to bym teraz... poczekajcie. Teraz bym dodał może do ogniska najpierw. O, 45 minut będzie się pali. A ile to będę rozmontowała? 20. To rozmontujmy to, ogrzejmy się i możemy wyruszać na wyprawę. Gituwa. Woda się zagotowała, niezdatna do picia. No 11 minut to możemy poczekać w sumie. Kurde, mega wieje, mega sobie słaby tutaj moment wybrałem. Na to, żeby na taką podróż się wybrać. Podnieśmy to,
Kliknijmy F5 zapisu, no i lecimy dalej, nie? Ale mega wieje, zobaczcie jak mi spierdala szybko ta temperatura. Nie wiem, czy tutaj w tej gierce się opłaca ogólnie biegać. Wydaje mi się, że zmęczenie za mocno nam spada, kiedy biegam. Tutaj faktycznie najbardziej się opłaca chodzić. Chociaż to zależy też w sumie. To zależy z tego względu, że przecież tego, nie? Że przecież jak temperatura nam tak mocno i szybko ucieka jak teraz, to faktycznie chyba się opłaca biegać. Ale w innym wypadku ciężko. Dobra. Nie wiem dlaczego, nadal nie rozumiem do końca dlaczego. Dlaczego teraz mam plecak 30 kg, a wcześniej nie miałem. Próbuję to skumać dlaczego, no jednak warto jest poznać mechaniki gierki, no ale kurde nie rozumiem czemu. Są to jakieś królisie? No się pewnie przekonamy. Pobiegajmy, biegajmy z tego względu, że no w innym wypadku kurde zamarzniemy. Są królisie, no i to sporo. Jakoś tak się rzucało w nie, prawda? Oj, niekoniecznie. No, pozabijałbym te króliki, tylko... One dają, nie? One dają sporo. Każdy królik to jest jedzenie, nie? No, musimy przetrwać, nie? Trzeba naprawdę... Naprawdę na nie ostro zapolować. Co to jest? Kora brzozy. Kora brzozy, lekka i łatwopalna. Nadaje się na podpałkę, a ponadto można jej użyć, by przyrządzić regeneracyjną herbatę. To prawda, kora brzozy, słuchajcie, jest mega gigaope. Jeżeli chodzi o rozpalanie rzeczy. Polecam. Kiedyś bawiłem się w survival. W ogóle kiedyś, no tak, kiedyś byłem mega fanem survivalów, także może... jak byłem młodszy, także może stąd jest tam ta moja miłość do właśnie takiego typu gier. Stąd się wywodzi. Gdzieś tu były jeszcze króliki, ale nie widzę, czy gdzie pobiegły. Tu ich nie ma, nie słyszę ich. Nie, słyszę gdzieś. Nie ma co tych owoców dzikiej róży zbierać, mam ich naprawdę masę, jest. Oj, został trafiony, skam. Zapolujmy, oj, temperatura. O kurde, to był niezły shot. To mi musicie przyznać. To był zajebisty szocik. Dobra, lecimy dalej. Może jeszcze po drodze będzie gagatek jakiś. Bo nie chcemy zamarznąć i nie chcemy tracić HP. Tym mniej HP, tym mam wrażenie, bardziej mi się trzęsie ręka i głowa i wszystko. I gorzej się kurczę poluje, więc lepiej tego nie psuć. Tego HP. Dobra, zbierajmy kamyczki, poprawmy sobie tylko okularki. I tu jest jakieś wejście do tej wieży, tak? Nie za bardzo cokolwiek widzę, ale tu coś jest. Nie przypomina tego. Nie przypomina jak w Tarkowie znak miny. Aż tylko widzę taki znak, to mam tylko w głowie, że zaraz kurwa mnie coś wysadzi. A tu nie będzie nic ciekawego? Czuję, że tu będzie, ale zaraz wilk. Nic kurwa nie widać. Raczej nic tu ciekawego nie ma. Nie wiem, może jakieś grzyby, jakieś martwe ciało, niedźwiedź. Ale chyba średnio. Dobra, lecimy dalej, bo... O, temperatura, ła. Kamieni też już nie zbieram, bo w sumie mam sporo. Kurde, szkoda, że nic nie widzę. Że jakbym nie chodził po nocy, tylko w nocy spał. Ponadto w nocy pewnie też jest zimno, więc... Faktycznie w nocy można by było spać i w dzień chodzić, no nie? Miałoby to sens. No to jest ta wieża, ale ja myślałem, że w tej wieży w sumie będzie tego, jakieś... Czy te, w tej wieży będziemy mieli jakieś jakiś budynek taki, na który będę mógł się wspiąć albo wejść do niego. Słyszę króliki, ale nie widzę. Dobra, to ja dobrze idę? Nie mam mapy żadnej, więc ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Jakie mam w ogóle obiektywy? Wydostań się z przełęczy, wspinając się, poszukaj wskazówek. Wydaje mi się, że gra nas dość jednostronnie prowadzi. Więc wydaje mi się, że całkiem dobrze idziemy. My nawet nie mamy za bardzo gdzie indziej iść.
tutaj jest taka ścieżka i po prostu nią idziemy. Możemy zrobić w sumie ognisko, po raz kolejny możemy zrobić ognisko. No nie widzę, żeby tu był... Jest domek przed nami, właśnie chciałem powiedzieć, że nie widzę. Smoke from that chimney. Pokczman. Właśnie chciałem powiedzieć, że nie widzę, żeby tu ktoś był, żeby tu był jakiś domek i przed domem, przede mną był domek. Kilka nawet, kurwa, domków. To jest jakieś chłopie osiedle. Chyba nie będę mógł tu wejść za bardzo. No to posrbę na razie do tego. O, ty, tu martwy ziomo jest. Co, miał coś? Puste. Nic nie miał. Tutaj coś nie leży? O, osiągnięcie, dziętki. Nie wiem jakiej, nie chcę może wiedzieć. Co to jest? A to moja stopa. Największy stópka zmieścił z tylko by stopy. Dobra, idziemy. Do tej chałupy. Mogę taki wejść? Witam serdecznie, ja bym chciał się ogrzać. Co tu znajdziemy? Jakiegoś człowieka? No chyba na to wygląda. Korzystaj z pozycji słońca. Na podstawie słońca mogę się orientować? Czy coś tam? Dzień dobry. Hej. Hey, wake up. Holy shit! Wait! Hold your fire! Get back. Okay, okay. Just take it easy. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Outsider. What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the others. So, must be a mainlander. O kurde, to tutaj jakaś ciekawsza... Someone doesn't know any better. Pabułka jest? I crashed in the mountains nearby. Chyba tak. I'm looking for someone who crashed with me. A friend. She might be injured. O, jakby spływa mi pożyczyła, tam była... Koks, też. Listen, could you maybe point that gun someplace else? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move, say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. I don't doubt it. Yeah. If you're here, things must be worse than they thought. Mogę wybrać pistolet? Sitting here with a rifle in your hands. You expecting trouble? Trouble? Trouble found me. You mean the storm? The bad men. The bad men came, took my things, tried to take my house. They thought they were safe, because Grey Mother can't see. They were wrong. Who are the bad men? The men, they passed through town. The night of the storm. The night of the light. I'm looking for my friend. She crashed with me when my plane came down in the mountains. Do you think she could have come through and been caught by these bad men? I can't say for sure. Is your friend a survivor? Yes. She is. Then there is always hope. Odczuwasz ból? To są chyba te na niebiesko opcjonalne pytajniki. Zapytania. Pytania. Everyone thinks being old means you're weak, but they underestimated Grey Mother.
It seems they did. Zapasy? I crashed without much food or gear myself. Ta, ledwo tu przeżyłem. And if these bad men cleaned you out, we're gonna need to find some food and fuel. Or neither of us is gonna make it through the next few days. You have any idea where we could find some supplies? The bad men took everything. And the others in town who would have helped me are gone. The ones left will have their own worries. It's up to you, outsider. I'll do what I can, but I'll need your help. There must be somewhere in town to get food, fuel, the essentials. What about your friend? Aren't you in a hurry to find her? Yes, I am. And I'll be looking for signs of her. But there's a lot of ground to cover. And without gear, I won't make it. So while I'm looking for supplies, you see what you can remember about the Night of the Lights, and if she might have passed through town. That way, maybe we can help each other. Okay. Outsider. Grandmother can't promise she can unlock the secrets in the dark cupboards of her mind. But she'll try. Rozdział trzeci. Szara mateczka. Wyjście. Energia. Inni. What really sporo tutaj dialogu w sumie. Znaczy, za dużo to tu nie gadamy, ale jeżeli już mamy okazję, to faktycznie całkiem sporo można sobie tu pogadać. People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders. Wysiadło światło, nikt nie wie dlaczego, tak samo jak w naszym samolocie. Would have had a tan jacket, a scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Głosy, o kurde, to jest mega dużo dialogów. No dobra, rozsiadam się i słucham w takim razie. Do you remember what you heard? Memories are gray, misty. I'm trying to remember. Czemu w każdej takiej tajemniczej, że ze Stanów Zjednoczonych musi być jakaś taka zwariowana babcia? But I heard yelling, a scream. Was it a woman's voice? I'm not sure. The voices were... Sumie typowa Ameryczka. The blizzard was waking up. Soon there was only wind and... Darkness... I don't know. I don't remember. It's all cloudy now. Energia. The power seems out all over town. The power's always been spotty here, since the quakes. No money to fix the broken stuff left behind. And nobody from the mainland seemed to care enough to do anything about it. I'm sure someone will come and fix it. Nobody's coming to save Milton. How can you be so sure? I've learned to hear the difference between something quiet and something abandoned. This goes deeper than just a stillness. It feels like the moments before the world goes to sleep. We're just the last ones left awake to notice it. Nie rozumiem, co ona w ogóle do mnie gada. The town seems so quiet. Does anyone still live here? Not many. After the earthquakes, less. After last night, even fewer. Where did everyone go?
No to wczorajszej nocy wszyscy poszli. I cannot. Ale mam rękę już. Moja ręka zamieniła się po prostu same żyły z tego gorąca i chyba odwodnienia. Ogólnie żyły się często pojawiają, że jesteś mocno odwodniony, więc... Mimo tego, że cały czas piję to... Pojebane. Jak jakaś ręka potwora. They said there were houses burning in the town. They said people were scared and were leaving for the coast on foot. Foolish plan. But that's what they said to do after the quakes. If there was ever another emergency, go to the coast and help will come. They wanted me to go. But I'm not ready to leave Milton. They left you here? Alone? I'm not alone. I have my Lily. Lily? Never mind. Pewnie psa albo coś takiego. You keep calling me a mainlander. Wiewiórka. Why? Albo wymyślonego przyjaciela. That's what you are, isn't it? Jak ja. From the mainland? An outsider? You don't really belong here, do you? Okay, but you sound bitter about it. We lost everything in the collapse. People didn't realize how dependent we'd become. Some were fine with it. Others didn't want the scraps from your table. Created deep rifts in families, communities, scars that never healed. The mainland had become our lifeline, and it was suddenly cut. And so, we suffered. I guess I don't know much about that history. I'm not surprised. You mainlanders have always been focused on your own story. Only interested in Great Bear when it had something to give you. If you can't cut it down or dig it out of the ground, what use is it to you? Okay. Well, any idea how I can get out of this town? I need to find help. The old quake closed down most of the roads in and out of town. That was years ago. Blizzard just swept through town after the power went out. As for help, you won't find any out there. You're on your own. We both are. No dobra. Wszystko, nie mogę z nim, naprawdę nie mogę z nim zamienić. No nie mogę. Znajdź zapasy, które mogą... Poczekaj, co? Jaki mam jakby cel misji? Sprawdź na stacji benzy... O kurde, mam sporo misji. Oj, mamy mapę całą. O kurde, jesteśmy przy miasteczku Milton, to mam jakiś kościół. Dobra. A jakie ja mam... aha, i tu se najadę i mam informacje. Sprawdź na stacji benzynowej... Są jeszcze jakieś zapasy, okej. Okay. Napełnij pojemnik na drewno obok chaty z szarej mateczki, okej. Okay, czyli musimy jej pomóc z napełnieniem pojemnika na drewno. No dobra, ja bym schował, żebym jej nie pierdolnął przypadkiem kamieniem. Chociaż no z czystej ciekawości nie byłbym kurwa sobą, gdybym jej nie uderzył z kamienia, ale nie mogę niestety. No to schowajmy i zobaczmy, co tu możemy jej najpierw okraść. Potem, o kurde, no tutaj jest... Tu coś jest, karton. Mogę jej to ukraść? Mogę, ona się chyba nie obrazi. Dobra, mamy przynajmniej jakieś schronienie. Kurczę, szkoda, że tu nic niestety nie widać. Mógłbym potencjalnie odpalić flarę. Ale obawiam się, że to jest jedyna flara, jaką mam, więc nie chciałbym jej odpalać. W kominku mógłbym... Co bym mógł? Dodać patyka. Mógłbym, ale chciałem dodać patyka i wyciągnąć z niego może jakiś tego, pochodnie, o to mi chodziło bardziej. No ale niestety chyba nie mam takiej opcji, w ogóle powoli robi się jasno na dworze. Tak, powoli robi się jasno, więc będzie tutaj też sprawdzić na stacji benzynowej, tak, tak. Bo ja sobie po taba patrzę te wszystkie misje. A, napełnij lodówkę szarej mateczki żywnością, o kurde. Czyli nie tylko my musimy przetrwać, my musimy jeszcze uratować szarą mateczkę.
No to zajebiście. Jak się stąd wychodzi? A tu co to jest? A nie ma światła, no bo przecież, no tak, mówiła, że nie ma światła. Tu coś na pewno jest na stole, żeby ukraść, bo widzę z tego, ale nie jestem w stanie. Widzę kropeczkę, ale nie jestem w stanie skorzystać z niej dobrze. Nie no, muszę rozpalić niestety zapałkę. Nic nie widzę, kurwa. Nie, to nie! Dobra, oj chuj. Ale żebym save zrobił. To mogło się fest przydać. Ona potrzebuje 8000 kalorii. Jo, cię kręca. Ale zamrażarkę może mogę jej ukraść. Coś, nie mogę. Piecyk, mogę tu przygotować żarcie. Masz może... Masz puszkę z odcisku. No dobra, to ukradnę ci, to by się na razie nie przydasz, tak chyba. Karton, rozbij 9 minut. Ja cię kręcę, ale... Jak totalny debil użyłem takie flary, ona się przyda, bo... Jeżeli atakują, atakować nas będą tego, wilki... To może nas nie będą atakować i ich przestraszymy, znaczy... Potencjalnie pewnie byśmy przestraszyli aż do momentu, kiedy nie postanowiłem, kurwa, bezsensownie użyć tej flary. Mogę ją rzucić? Masz, kurwa, babuszka. Chodź tu. Już mnie zdenerwowałaś. Nie mogę. Ona się tak odbija, ta flara, chyba specjalnie, żebym w tym nie uderzył. A, mogę, ale przenikę przed nią. Zgoda. Dobra, no to co? Tu jest jakieś zdjęcie. Pewnie jej rodziny. Dobra, tu idziemy na górę, no co? Jak spod igły? Wszystko, co musisz wiedzieć o naprawie odzieży, zabierz! O, przybornik do szycia, czyli możemy tutaj sobie poczytać różne rzeczy, okej. Okay. Fajne, bo tutaj mam ogólnie schronienie. O, źródło wody zdatnej do picia. Czy my chcemy brać tą wodę? Bo ja nie wiem w sumie ile mam aktualnie... Nie, nie chcemy, bo mam plecaku w sumie full. Wszystkiego, co mogę mieć w plecaku. Tutaj możemy się kimnąć chwilę. Tutaj jest kufer, ale nie jestem w stanie go otworzyć, nie mam klucza. Tutaj jeszcze coś ciekawego. Zdjęcia... No, jakieś gówna. Tu jest karton. Będę pamiętać, że tutaj w razie czego są kartony do pozbierania. Dobra, idziemy na zewnątrz w takim razie. Szkoda, że nic tu nie ma ciekawego. Możemy w sumie poczytać książkę, ale nie wiem, czy chcemy. Ile mi zajmie przeczytacie potencjalnie takie książki? I gdzie ja mam tą książkę? Podniosłem ją? Wydaje mi się, że tak. A, tutaj są chyba... A nie. Tak. Zbadaj. A nie no. Co to jest? To jest jakiś poradnik? A, ale to jest chyba... To jest jakieś kolekcje, tak? To nie jest taki poradnik do użycia, który mogę przeczytać. Tak, to taki dla pizzy tylko chyba. Nie widzę, żeby to była ta książka faktycznie. No nie ma, nie ma. No dobra, idziemy na zewnątrz. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjająca. Wilk, jeśli ty możesz, trzymaj się z daleka. Walka z wilkiem może oznaczać twój koniec twojej podróży. No, dlatego właśnie nie rzucasz kamieniem wilka. Zazwyczaj. No tu... Tu pewnie będą wilki. Tak bym, kurde, osobiście strzelał. Ale co do tego też pewny nie jestem. Tak mi się wydaje, że będą wilki. Tutaj, co tu jest ciekawego? Siekierka. Oj, tak, tak. Chcemy siekierkę. Zdecydowanie chcemy. Broń, ale nadal nie... To jest dziwne, że nie mogę używać siekierki jako broni w tej grze. Mega dziwne to jest. Powinno być tak, że jeżeli mnie zaatakuje jakiś wilk, to ja mu strzelę siekierką, no. Dobra, wywalam tą flarę, pizdo. Chodzę mi to gówno. Tutaj wejść nie mogę. Nie da rady. Siekierką... Tak, siekierką będziemy mogli ciąć... No ciąć różne rzeczy, nie? Spoko. O, tu mogę wejść. Różne meble i tak dalej, nie? Będzie tu coś ciekawego? Jest chyba... Nie, to nie jest łóżko, to jest dywan. Kurde, no nic tu nie widać, jak tu jest tak ciemno, jak jest wschód słońca, ale mega fajnie to jest w sumie zrobione. Co tu jest? Metalowa lampa, a piła do metalu, żeby uzyskać tego, tak? Żeby uzyskać... no metal. Możemy to porąbać i...
Uzyskamy drewno. No musimy tej babuszce dać drewno, tak, tylko na razie skupiłbym się na tym, żeby może pozyskać jedzenie na przykład, żebyśmy nie umarli z głodu. Całkiem niezły pomysł, nie? Bo tu kurwa z jedzeniem ciężko jest. Na razie na tym bym się raczej skupił, jeżeli na cięciu drewna. O właśnie, i na zbieraniu jakichś przydatnych przedmiotów, no też. Dobra, możemy to założyć, co ja zebrałem? No, chyba niekoniecznie. To skiety ja zebrałem, tak. Czy te skiety będą lepsze? Są lepsze w temperaturze, w wodzie. Czy tam co to jest? Wodoodporności? Tak, no to tak, no to chyba załóżmy je, nie? A te są ogólnie gorsze, no dobra. Czyli jakieś lepsze skiety znaleźliśmy, spoko. Lepiej mieć skiety niż nie mieć skietów, tak mi się wydaje. Książkę jakaś weźmiemy. Ile mamy tutaj kilogramów? No, powoli już limit kilogramowy zostaje osiągnięty. Kurde, fajne jest. Nawet, zobaczcie, nawet taki efekt, no nie? To jest jakby bardzo brzydki efekt, w sensie... Jeżeli chodzi o tą szczególnie grę, to jest nie jest za ładne. Ale i tak dodaje takiego fajnego klimatu, nie? Jak nie popatrzysz na blisko. Dobra, jesteśmy w kuchni, no na pewno będzie tu jakieś żarcie, prawda? Prawda? Starta wiadro, a myślałem, że mogę po prostu wziąć sobie wiadro. Złom, kawałki metalu? No dobra, no weźmy. Nie wiem, co bym po co, ale weźmy. W sumie ja mógłbym tej babuszce już oddać wszystkie drewno, jakie mam. Miałem sporo tych patyków i tak dalej. No, mógłbym to wszystko jej pooddawać. Króliki też jej wrzucić w sumie, mógłbym. Ile mam jakiegoś zwykłego drewna? Mógł tutaj zobaczyć to drewno? A nie mam za dużo drewna, to czemu ja mam tyle kilogramów w eku? Ty, to co mi zajmuje tyle kilogramów? Siekiera, trochę kamieni, ale no nie przesadzajmy, nie? Skóry może? Też chyba nie. A, ja jestem w stanie w ogóle wykonać tego, patrzcie. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jesteśmy w stanie... A nie, jesteśmy, dobra, nieważne. Myślałem, że jakieś rękawiczki będę w stanie uszyć. I'll be hungry later. Tak, tak, batonik. Zawsze się przyda, pewnie, że tak. Ryzyko skręcenia. Tabletki do oczyszczenia wody. Niestety kilogramowo. Jesteśmy przeciążeni. Puste, puste, puste. Toster. Piecyk, coś do żarcia. Oni uciekli wczoraj, nie? Tak babcia mówiła. Także tu powinno być wszystko jeszcze do żarcia i tak dalej. Wszystko powinni mieć po szafach pochowane. Nie wiem, czemu to jest... Ale no nie, dobra. W sumie się spieszyli, nie? W sumie się spieszyli, więc brali co idzie, jakieś jedzenie i tak dalej, nie? W sumie to nie zostawali. Ale gdzieś mogli właśnie przeoczyć jakiś batonik, coś takiego. A tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma. Dobra, lecimy dalej. Tu jest lodówka, raczej też pusto. Mogę przeszukać zamrażarę. Pusto. No dobra, to spadamy. A, jeszcze łazienka. Możemy się napić. No, weźmy wszystko w sumie, weźmy tą wodę. Nie wiem, w czym chowam tą wodę, to jest trochę mało. To jest trochę mało realistyczne, bo ja jakby... No, bo ja jakby... Taką mam wodę. Przynajmniej mało realistyczne, no bardziej w tym, na przykład jak grałem w Project Zomboid, to było to mega realistyczne, tam musiałeś mieć na przykład garnek i w ten garnek nadać wody, nie? Mega. Chociaż to było wkurzające też bardzo, muszę przyznać. Także... No w sumie tak lepiej. Tak mi się wydaje, że jeżeli tak bez tych garnków i tak dalej, to przyjemniej, dużo przyjemniej. Dobra, no już czapę ubrałem, widzę automatyczny git. W prysznicu nic nie ma, skip dla wody wzięliśmy. Okej. No to tyle. A możemy tej babci na przykład dolać wodę do kibla, żeby nie nosił jej przy... Kurde, przy sobie? Jak się tu wychodzi? To by było spoko, bo ja nie byłbym wtedy przeciążony. Tak jest ryzyko, że skręcę kostkę. Co prawda raczej nie będę chodził po miejscach, gdzie tą skręcić kostkę mogę, ale... Nigdy nie wiadomo, przypadkiem może się coś wydarzyć. Stos papierów weźmiemy, skrzynkę możemy porąbać i tak dalej. No tej babci musimy zanieść... Kurde, zanieść... tego.
to drewno, więc w sumie może już bym zaczął tego, zaczął rąbać. Żarcia trochę mamy. Mamy tu jakieś króliki, możemy je przygotować, no nie? Wydaje mi się, że możemy... O, kanister! Tylko dużo waży. Dobra, chodźmy... O, napój, kit. Chodźmy do babci... Nie, może spróbujmy coś zjeść na początku, tak, tak, tak. Zjedzmy sobie jakieś tutaj... jakieś rzeczy, żeby pozbyć się tych nadmiernych kilogramów z ekwipunku. No jest, jest, jest. Czemu nie jesz? A, bo wodę masz full, no dobra. Ale tu nie mam nic suchego. Do zjedzenia. No dobra, chociaż tą puszkę zjedz mi, wydupcajmy stąd. Idźmy, oddajmy babci tego. Gdzie jest ta babcia? Tu jest. Oddajmy jej drewno, które mam pozbierane. Nie wiem, gdzie to drewno mam wrzucać? Tutaj? Pojemnik na drewno, tak jest. Ile chcę przenieść? No tak, z 25? O, 30. Dobra, i... A, i ona potrzebuje 12 kg tego drewna. No dobra, no to może... Może to drewno cydrowe. Pyk. Może książki też damy jej. Ile ma teraz? 6,70. No dobra, to chodźmy porąbać to drewno może na samym początku i zrobimy już jedną misję, no nie? Chociaż porąbmy to 5 minutek z siekierką. Pozanośmy jej, co tam możemy jej pozanosić. Już sobie to jednego taska będziemy mieli z głowy. O, drewno z odzysku, nawet nie widziałem wcześniej, bo to było za ciemno. Dobra, i poróbmy tu, porąbmy tutaj wszystko, co możemy porąbać. Możemy karton... Karton porąbać. Tylko to mi zużywa, kurczę, ten mój nóż. Ten metalowy odłamek, ale jest dość istotny w sumie. Wolałbym na razie go nie zużywać. Krzesło, porąb. Tak jest, 30 minut siekierką. Pyk, 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 elegancko. Dobra, tutaj jeszcze coś jest na podniesienie, nie? No to chyba tu jeszcze była góra, nie? Tak jest. I tam chyba na górze było jeszcze krzesło do rozbioru. Przez chwilę miałem wrażenie, że jakby... wartość siekierki w procentach wzrosła. Mam wrażenie, że było 50 i potem jak rozbiłem coś, to było 52%. Jakby mi się wydawało. No i dobra, ile mamy teraz tego drewna na przykład? This pack is getting kinda heavy. Kurde, niedużo. W sumie, gdzie jest to drewno? 2,5 kilo to jest tylko, o kurde, to się narąbi i narąbi tego drewna. Dobra, to faktycznie to trzeba pochodzić po tych domach. Ja myślałem, że to 5 sekund i będę miało wszystko. No to chyba nie za bardzo. To było coś do porąbania. Skrzyneczka. Czy jak mi pot spływa po tym, po czole. To jest dopiero hard job. Ciężka robota. Dobra, weźmy sobie te odłamki. Odłamki? Nie, podpałki. No to jest właśnie to wszystko w miarę skondensowane i uproszczone, że nie musimy wytwarzać jakby na przykład z tego... Znaczy czasem możemy, tak? Że z kartonu podpałkę robimy, ale zazwyczaj z kartonu po prostu tutaj widzę sama podpałka się automatycznie robi. To jest super z tego względu, że no nie marnujemy aż tyle czasu na głupoty. Najgorsze jest to, że nie ma tu, że nie ma tutaj takiego przycisku skipującego czasu. I czasem muszę faktycznie czekać 10 minut zanim mi się coś ugotuje. Jedno jest mega denerwujące w sumie. Nie ma tu nic ciekawego? A, schowek gdzieś tu jest, no. Pusty. No dobra. Chyba nic tu nie znajdziemy, nie? A mogę otworzyć maskę silnika. Akumulator. 15 kg. Cia, nie, nie, nie.
Nie wiem po co mi akumulator, ale będę pamiętał, że tu był ten akumulator w razie czego, ale... Tak, tak, ale teraz tego nie ruszamy. Oweczek. Pusty. Tutaj może być kluczyki, mogą tu być pewnie, nie? Ale chyba brak kluczyków. Otworzyć jakieś tutaj mogę, jakieś bagaje otworzyć? Przyciskiem tutaj? Chyba nie te czasy. Nie wiem w sumie, który to jest rok, ale wydaje mi się, że tam lata 90, coś takiego? Tak bym strzelał, jeżeli miałbym strzelać. W sumie nie wiem, który to jest rok. Schowek. O, coś chyba jest. Nie, nie ma. Kluczyki. Brak. Radio. Nie działa. Pojazd. Również nie nachodzi. Kurde. Musimy nie z tej strony wyjść. I tutaj też mogę normalnie klapę otworzyć? Nie mogę, bo tu jest rozjebany. A tu? Też mogę. Też jest akumulator w sumie. No dobra. A tu bagaja mogę otworzyć? Nie mogę, zamknięte. No to co? Chodźmy dalej. Kurde, to jest niby takie nudne, a z drugiej strony mega mnie to ekscytuje, nie? Poszedłbym w sumie w tą stronę i zapamiętał, żeby te wszystkie domki przed nami odwiedzić. Że zrobiłbym tutaj takiego teraz skręta. Cyk. Tu może być w sumie sporo fajnych rzeczy. Krzesło? Mogę porąbać? Nie. Mogę to porąbać. No też weźmy te podpałki. Babuńca się przyda. Karton. I zjedzmy coś. Żarcie. No, możemy w sumie dojeść tę brzoskwinę. Jeszcze coś byśmy zjedli, tylko coś twardego. Narkotiki na przykład. Dobra, kit. Może być ta pałka. Gazety, krzesło metalowe, to nie. Karton. A która jest godzina w ogóle? Oho, taki środek dnia jest mniej więcej, to spoko. Nie wiem, czy ten karton się w sumie opłaca robić. A ile to... Nie, chyba kurwa. Znaczy, no na podpałkę jest spoko, no nie, ale tak generalnie to jeżeli mamy tyle podpałek, co ja mam, to wydaje mi się, że niekoniecznie. Krzesło metalowe to też nie porąbiamy. Skąd my przyszliśmy? Stąd, dobra. Automaty. No more cash. To się chyba hit big. Chyba jakoś tutaj wygrana była. Ten ostatnio już nie automat nie myślano. Jeszcze jak w Tarkowie. Podchodzę do kompa i szukam karty graficznej. Żeby sprzedać. Chociaż w Tarkowa za długo nie grałem, to i tak weszło w krew. No i dobra, przeszukamy sobie jeszcze to miejsce i myślę, że zakończymy. Nie ma co robić dwugodzinnego odcinka. Wrócimy sobie w następnym odcinku z tej serii. Radio? Możemy użyć? Nie możemy. Przyciski raczej na światło też nie będą działać, skoro... No nie ma prądu. Jest coś do zebrania? Stos papierów. Myszka. Napój. No tu trzeba być mega, mega kurde tego. Uważnym, nie? Jeżeli chodzi o przeszukiwanie rzeczy. Fajnie. Fajnie, 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 no. Kurde, dużo żarcia jest i tak dalej. No do babuni też musimy to żarcie przynieść, więc... Więc warto jest je zachować. Bo właśnie nie zachować, tylko od razu oddać babuni w sumie. Nie wiem, zjadłbym to, bo wątpię, że to mi... No, zjedzmy to po prostu. 600 kalorii to zawsze spoko. Spoko ilość kalorii. Dobra. Już będziemy mieli mniej, też będziemy nosić. Możemy się napić, albo wziąć tą wodę. Weźmy tą wodę. Woda też się zawsze przyda chyba. Z kibla? No taka najlepsza, wiadomo. Jeszcze kosz na śmieci wydupcamy. Łyska. Przydaje się do wyrobu nowej amunicji, jak będziemy musieli stworzyć. Spoko. Właśnie bronią, broń, no pewnie będzie mega rzadka, ale pewnie mega... Mega faktycznie by się... Kubek kawy. Mega faktycznie by się... Opłacało mieć taką broń. Pewnie bym mógł, nie wiem, zabić wszystko, co my spotka. Jakieś jelenie albo coś takiego, opę. Zapewne. To z papierów bierzemy.
Dobra, puszka kawy. Karton nie, przeszukaj metalowy pojemnik. Herbata może być, karton nie. Możemy poprzeszukiwać. Teraz, gdzie my jesteśmy? Na stacji? Nie, to chyba jakieś biuro było bardziej niż stacja paliw. Wiem, że jest tu stacja paliw, ale to mi na stację paliw nie wygląda. No i w środku. Karton nie, nie, nie przerabiamy, stos papierów bierzemy. Do jakiejś pierdoły. Save. Locked. Can't get in here yet. Yet. Jeszcze. No ale co, w sumie jesteśmy... Nie no, wątpię, że coś w sejfie będzie ważnego, nie? Chyba, że broń. Może być w sumie broń. No, co ludzie w sejfach kowają broń, na przykład w takim, w sumie. No bo siano nam raczej niepotrzebne teraz. Chyba, że jakiś plot twist, że wyjdziemy z tego i zostaniemy miliarderami. No nie wiem, ale jeżeli już miliarderami zostaniemy, to jutro. Godzina, nie wiem, która, pewnie z 12 albo coś. Jak codziennie, dzięki wielkie za obejrzenie. Do zobaczenia. Ciemson.